Siemka, siemka. Witam Was bardzo serdecznie na kanale. Chciałem przywitać nowych subskrybentów, jak i również starych subskrybentów, którzy zdecydowali się zostawić subskrypcję na naszym kanale. Dzisiaj tylko dwie paczuchy. Tom już pewnie rozpoznajecie. Długo nie było przesyłek tej osoby na naszym kanale. Ta niestety musi zostać anonimowa. Więc ja tutaj wstępnie rozpakuję tą pakę. No już wiecie, że to jest paka od rekina, bo tutaj jest pełno naklejek. Oczywiście trzepana była. No właśnie, ja nie mogę chyba tak za bardzo, kurczę, nie wiem jak to teraz zrobić. Kurczę. Nie no, myślę, że wszystko będzie w porządku. Ja ją tutaj ciachnę na biegu. Wiesz, gdyż była trzepana, ja tylko tutaj otworzę z grubsza i wytnę karteczkę z moim adresem. Tak, tu już nic nie widać. Paczka była, no ponownie była właśnie, jak mówiłem, trzepana na granicy. No i dostałem od rekina prezent. Dostałem prezent. Nie wiem dokładnie, co jest w środku. Nie mam nawet pojęcia generalnie, co jest w środku. No ale za chwilę się przekonamy. Jak mówiłem wcześniej, no drugi kolega chciał pozostać anonimowy, gdyż też mam w tej paczce prezent. Ho, ho, ho. Także jestem mega szczęśliwy. Dwie paczki. O, horrender. Oj, oj, oj. Tu jest grubo. Tu jest bardzo grubo. Nie wiem, co tu jest. Mówię z góry. Jakieś znaki. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. No to robi się grubo. Takie ładne opakowanie do jednej monety. Horrender. Ja tutaj wstępnie rozpakuję tą monetę, tą paczkę tutaj. Tu miałem instrukcję, żeby delikatnie ją otwierać, nie robić głębokich cięć, ale cały czas się patrzy na to czerwone pudełeczko. Cały czas się patrzę na to czerwone pudełeczko i mam normalnie ochotę wszystko rzucić i otworzyć, no ale utrzymam Was w napięciu. Także mamy już. No dobra, to zostawimy na koniec. Otrzymam Was w napięciu, tak samo siebie, chociaż jest to bardzo, bardzo intrygujące. Poczekajcie chwileczkę, jestem ponownie. Córka mnie zaatakowała, bo chciała iść na dwór. Jeszcze się pyta, czy może wyjść. No dobra. Tutaj mam instrukcję, żeby uważać, jak nie robić głębokich cięć, także nie wiem, co tutaj jest generalnie.
ale zaraz się pewnie przekonam. Tutaj delikatnie zrobię cięcie. Tu generalnie zrobię leciutkie cięcie. Otwieramy. No i coś tu mamy. Mamy dwie monetki. Mamy dwie monetki i mamy tutaj czerwone zawiniątko. Jakiś kartonik, nie wiem, nie mam pojęcia co tutaj jest. O ile tutaj dobra, najpierw otworzymy to. Muszę być niezwykle delikatny, bo jest tutaj o horrender. O ja pierdziele. Kurde, dostałem $100. Nie wiem co to jest. Nie mam pojęcia co to jest. No ale kurde, dostałem stówę. $100 w srebrze. Ja pierdziele. Normalnie szok. Ale tu mam takie podobne funciaki w złocie. No ale to widać różnicę na pierwszy rzut oka. Że tutaj kurczę jest piękny kawał monety. Banknotu. Stówka. Normalnie mega. Piękna sprawa. Dzięki ci anonimowy kolego bardzo. Normalnie szok. No i tutaj mamy kolejne monetki. Jednej. Ta jedna też. Aż kurczę. Ja dostałem normalnie złotego bitcoina. Nie no, oczywiście jest to ten. Jest to miedziany bitcoin. Ale jest megaśny. Piękny jest. I tutaj mamy jeszcze dwie monetki pewnie. Kurde, ale dzień dziecka mam dzisiaj. Ja pierdzielę. Masakra. Mamy Rokoguta. I tutaj niestety zapomniałem nazwy tej monety. Także megaśne dwie kolejne uncje. Ja jeszcze oczywiście nagram z telefonu, przygotuję się, bo nie wiedziałem co generalnie jest, więc musicie mi wybaczyć. No i mamy to, kurde, ciężkie pudło, horrender, nie mam pojęcia co to jest, ten znaczek, otwieramy, uwaga. O kurde, kolejne pudełko.
Uwaga. O, ja pierdzielę. Kurczę. $10 z Fidżi. Nawet nie wiem, co to jest za moneta, szczerze mówiąc. Widziałem ją u rekina. Ja ją sobie tutaj zaraz... Zaraz wam powiem, bo to jest certyfikat, także mam... Tak, to jest Lunar z Fidżi. Lunar z Fidżi. Rok byka. Kurczę, ja wam podam więcej informacji może, bo kurczę... Tak, waga 1 uncja, 9, no w prufie, kurde, pod flagą Fidżi, tak, to jest luna z jakąś perłą tutaj, tutaj widzimy po środku taką perełkę, nie? Jest jakby niebieska, czarna. Nie wiem, czy tak będzie widać tutaj dobrze. No kurde, megaśnie. Dzięki ci, rekin wielkie. Ja mam, nie mam tak wielu monet super, hiper, mega premium. No ale to jest kurde topowa moneta teraz moja. Bardzo się cieszę. No, może Fafnir jest na równi. Ale to ta moneta zostanie ze mną na wieki. Na wieki jest. Jest. O, jest megaśna. Kurde, same ten miałem. Dużo ostatnio tych lunarów. Piękna moneta, no jak zwykle. No Reki to jest firma sama w sobie. No to kurde, widać, każda moneta jest w stanie lepszym niż wychodzi z mennicy. No i to jest mega, mega, mega monetka. Dzięki ci rekin przeogromne. Nie wiem co powiedzieć z wrażenia. Szok. Jak mówiłem, dzień dziecka. Dostałem trzy monety i kurczę stówę. Nawet nie wiem, co to jest za stówa. Normalnie całkowicie megaśnie jestem zaskoczony. Nie wiem, co to jest. Dosłownie nie wiem. Ja się przygotuję. Sprawdzę, popytam. I wam powiem, co to jest. Za stówka. Całkowite zaskoczenie z tym Bitcoinem. No i kurczę, ten byczek z perłą to jest mistrzostwo świata. Podejrzewam, że to jest pozłacany tutaj ten byczek. Ładnie generalnie wykonana to jest ta moneta z Fidżi. Śliczna jest. Jeszcze raz wielkie dzięki, rekin. Przeogromne. Dzięki ci, anonimowy kolego również. Ja się teraz rozłączę i dowiem się więcej o tych monetach i spotkamy się na kamerce z telefonu. To za na razie. Witam ponownie. Minęło parę dni, zanim się zmobilizowałem do grania tego filmiku. Oczywiście jest piątek, godzina 12. Czyli mam 7 godzin, żeby dograć ten kawałeczek dla was. No i go obrobić. Pokażemy monetki. Zaczniemy od tego Bitcoina. Bardzo ładna monetka. Fajne szczegóły są. Mimo, że to jest miedź, monetka bardzo mi się podoba. Zastanawiam się, czy nie ten, nie kupić czegoś takiego w Cyberku też.
Monetka prezentuje się bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Czekajcie, to będzie to, o, tak, może, o. Także to jest monetka od tajemniczego widza. I prezencik, monetka za frę. Mamy tutaj tą monetkę widzieliście w poprzednim odcinku. Są to lunary z Rwandy. Mamy tutaj też kogucika, rok koguta. Bardzo, bardzo atrakcyjna cena, więc generalnie zapłaciłem za tą monetę mniej niż za bulion, jakbym chciał kupić tutaj. Także też jestem zadowolony z tego zakupu. No przez folię może ta monetka nie prezentuje się jakoś wyśmienicie, ale jest mega. Mamy również okapi, też Rwanda. Szkoda, że z jednej strony fajnie, że one są tak za próżniowo zapakowane, też są bardzo porządnie w ten sposób zabezpieczone. Nigdy tych monetek wcześniej nie miałem. Mam chyba gdzieś koguty, ale to nie, też nie z Rwandy chyba. Mam koguta z Lunar 2. Także jestem mega, mega zadowolony z tych zakupów. No i tutaj mamy megaśny prezent od rekina. Superancka moneta, rok bawoła, Fidżi, 10 baksów. No kurczę, to światło jakoś, muszę chyba to wrócić jeszcze raz, o tak może. Od tego mojego amerykańskiego, o. Światła to ten mnie tutaj denerwuje, co teraz widać. $10 z Fidżi, rok bawoła, perła po środku, moneta super premium, nie mam ich zbyt wiele i jest naprawdę robi wrażenie. Dzięki ci jeszcze raz, rekin przeogromne. Dziękuję też tajemniczemu mojemu widzowi, który mi wysłał stówę. Przykryła stuwa Walińskiego, także Mustafa się nie będzie musiał denerwować. Ściągnę w ogóle tą stówę, żeby mojego przyjaciela z Polski nie drażnić. Mustafa Gold, pozdrawiam cię brachu serdecznie. Stuwa. Nie wiem za wiele o tej monecie, o tym banknocie. To jest prawdopodobnie jakaś srebrna folia, tak mi się zdaje. Świetny banknocik. Jak mówiłem, mam też takie pozłacane, ale jeżeli chodzi o jakość wykonania, to są też dla widza, to nie są moje. Ale ta stówka jest już moja. Fajnie się ten znak wodny mieni w kolorach. Mega. Jest megaśnie. Dobra, nie będę za długo gadał. Muszę jeszcze ten filmik poprzerzucać kilka razy, obrobić trochę i przygotować do was na jutrzejszy. Za tydzień będzie mega filmik. Podejrzewam, że to będzie mój największy taki zakup junk. Na razie tutaj jest około kilograma
byłem dzisiaj z pracy wyskoczyłem. Kupiłem w świetnej cenie świetne monety, ale to wszystko za tydzień. Chciałbym podziękować za subskrypcje, za łapki, za komentarze. Pod ostatnim filmikiem było fajnych kilka superanckich, megaśnych komentarzy. Dziękuję, dziękuję Wam bardzo. To na tyle z mojej strony. Trzymajcie się i cześć.